Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Kontynuujemy naszą przygodę w Blasphemous. W inicjatywie Indyk na talerzu, w którym gramy w gry indie, niezależne, indyki tak zwane. I tym razem dosyć ciężka gierka, ale będziemy ją cisnęli. Tutaj musimy odzyskać te swoje punkty winy, czy coś w tym stylu, żeby móc kontynuować używanie specjalnych modlitw, najprawdopodobniej tak się nazywa, ale nazwijmy je zdolnościami zwyczajnie, więc sobie po to skoczymy i chciałbym kontynuować naszą eksplorację w górę, zanim pójdziemy tutaj dołem. Jest dosyć ciężko, ale myślę, że damy radę. Spróbuję jakby na razie ominąć tych przeciwników, z którymi nie muszę walczyć, żeby po prostu nie było cały czas w kółko tych samych walk. Ale jest progres, bo mamy 4 flaszki do wyleczenia, więc... No jest progres po prostu. Więc tak, odzyskajmy sobie właśnie te swoje punkty. I tak z nimi walczę, nie? Okej, okay, jak to było? Nie ten guzik. Jak to było do góry? Tylko zła masa też można przeskoczyć chyba. Tylko teraz może mi się nie udać, bo wiatr jest chujowy. Patrz, jebany jeszcze mnie trafił. No nie pierdol, że mnie zabił, nie? 2 ciosy. Trochę czasu tu spędzę chyba, w tym zimowym klimacie. Chuju ty. Ale nie jest źle. Dobra, pokonam go. Albo chuj, przeskoczmy. Nie ma sensu tracić czasu, nie? Nie doskoczę, bo kurde. Kurwa, wiatr mnie znosi. Nie ten guzik? Okej, okay, jak to jest? Tam jest jedno, co chyba nie odzyskam, nie ma bata. Z tym by było najlepiej zawalczyć. Kurwa, jeszcze nie zdążył, łajza mnie. Ale spoko, mamy flaszki. No! Dużo zabierają w ogóle życia, nie? Jeden cios. Jaki, że kurwa. Jeszcze sprawdzę, czy nie mogę więcej sobie tych flaszek dokupić.
Ja chyba tu straciłem jedno życie, ale nie zejdę tam. Znaczy zejdę, ale nie wrócę. Chyba że wiatr. Bez kitu. Możemy spróbować, żeby wiatr w lewo powiał i wtedy dopiero skoczyć. Co by na to? O. On mnie poniesie. Teraz mi powiał w drugą mańkę, no nie wierzę. No i powiedzcie, że to nie jest dupencji, kurwa, że trzeba znowu tutaj zapierdalać. Bo to już jest na zasadzie takie, że no okej, okay, jedyne co to teraz zrobi, to to, że muszę tu zapierdalać, nie? No i tyle, no bo... Już nie będę z nimi wszystkimi walczył, bo takiego wała. Mógłbym sobie te punkciki zdobyć po prostu, ale... Bardziej chodzi o progres. Jakoś nie czuję, żeby te punkty, które mógłbym zdobyć podczas walki teraz z tymi wszystkimi przeciwnikami po raz kolejny, były bardzo przydatne, nie? Może wiecie, kupienie nowych umiejętności znacznie ułatwiłoby walkę. Ale żeby je kupić, musielibyśmy się znowu cofnąć i tak. Trzeba na wiatr uważać. Kurwa, bo mnie zwiał normalnie, nie? Co jest oczywiście od razu wskazówką, że właśnie w ten sposób możemy stamtąd wrócić. Ale trzeba za to uważać, żeby właśnie się nie zwiało, kurwa. Kurwa. Ja za dużo już tu ginę. No chodź ty chuju jebany ty. Okej. Dobra. Jest jeszcze jedna łaj zajebana. Skacz! Teraz jakoś tak. Wiatr jest nasz. Odzyskujemy. I teraz wiatr też jest nasz. Kurwa, no nie doskoczy, no. Jeszcze opcja, że nie wbiłem się w odpowiednim momencie, nie? Ale chyba nie doskoczył. Jak to wygląda na mapie? No tak samo. Nie było sensu tego robić. No szkoda, myślałem, że wiatr mi jednak pomoże. Prawie doskoczyłem. Dobra, to olać tam te fragmenty śmierdzące. Idziemy do góry dalej. Pierdol się. Dobra, czyli powiem, gdzie idziemy. Idziemy tu zobaczyć do flaszek, a potem idziemy tu zobaczyć, co tam dalej jest. Może sobie więcej jeszcze flaszek kupię. Ten jakiś skurwysyn szybki, nie?
Niby taki powolny, a jednak szybki. Nie dałoby rady go ominąć. Nie, no zapomniałem, że tu jest jeszcze ta łajza. Oj kurwa, nie dobrze. Kupię sobie te flaszki chyba, mam nadzieję, zaraz. Tam już nie idę. Wiatr nie jest mój. Tu zginąłem, dobra. Ciasno trochę tam, nie? Bo spadłem pewnie. Czy coś. No i patrz, trafił mnie kurwa jak chciał. Zdechnij kurwiu. Okej. Chujowo. Ja pierdolę, nie wkurwaj mnie, nie? No bo wiatr nie był mój, no. Ej, ciężka ta gra jest, ja pierdolę. Ci cofa tu. To jest taki stupy trochę. Życie cofa tak kurwa daleko, to jest takie. Ja to też się właśnie w japońskich grach często zdarza. Są zajebiste naprawdę bardzo często, ale takie jest takie. Tak jakbyście kurwa karę, jakbyście karę kurwa odbywał jakąś, nie? Chuj, zginęłeś, no to masz. Praktycznie masz wpierdol, nie? Taki życiowy. Taką jakby. Ktoś to kiedyś powiedział dobrze. Ktoś. Twórca gry jakiś mówił, że karą samą w sobie w grze jest to, że ci się kurwa nie udało, nie? I nie ma sensu po prostu jeszcze dopierdalać, bo to zniechęca. No na przykład mnie zniechęca od razu, bo nie chce mi się tego powtarzać co chwilę, nie? Już nie chodzi o to, że mi się nie udało i muszę tu powtórzyć. Jeszcze muszę zapierdalać tutaj, kurwa, nie? I to jest taka kara w chuj, że w sensie, że... Nie, niepotrzebnie to jest zrobione w ten sposób. To jest wystarczająco, już się wkurwia, że ci się nie udało. To już jest kara. Także... To jest lekcja warta zapamiętania moim zdaniem. Nie ma potrzeby, że się tak kurwa... Jezu, męczyć, nie? Tak męczyć gracza, że... Ja pierdolę, co jeszcze? Zróbcie coś, nie wiem. Nie wiem, co jeszcze zróbcie, usuńcie mi kurwa, nie wiem. W ogóle grę wyjebcie i każcie instalować od nowa, no. Bo zjebałeś. Żebyś pamiętał, na pewno wiedział. Ja rozumiem, że to było tak wcześniej na tych starych gierkach, bo po prostu... Gierki były krótkie, niektóre się w godzinę dało przejść, no i specjalnie były ciężkie. Ale wtedy to nie było... To było the best we have, nie? Więc ludzie widzieli tak zajeranie, a teraz to już...
Męczcie, męczcie ludzi, jeszcze męczcie ludzi bardziej, nie? Tak jak ty, oni oczekiwaliby od ciebie, że ty zrobisz ukłon teraz, że zjebałeś, wiecie, na kolana klękniesz, odpokutujesz gdzieś tam w kącie 5 minut. No. Takie zaangażowanie w jakąś zjebaną pixelartową gierkę. Nie? Znaczy zjebana nie jest, ale wiecie o co chodzi. Kurwa, wiatr nie jest mój. Wiecie, bo za takie coś, nie? To powinna być w chuj nagroda. Za tą cierpliwość i tak dalej. Powinieneś czuć, że to, że ty będziesz, że to ci się opłaca. A nie za sam fakt, że chuj, że nie wiem, że zrobiłeś, że przyszedłeś. To jest za mało. Kurwa, to jest chujowo, mam dwóch przeciwników właśnie. Muszę najpierw tego chuja pokonać. Uważać na wiatr. Kurwa, nie udało mi się. No! Ja pierdolę, nie? No i spadłem w przepaść. Oh. Dlatego właśnie lubię gry Nintendo. Nie wszystkie, oni też trochę przesadzają z tym takim jakby... Gry Nintendo to są giereczki, nie? Centralnie spoko to jest oczywiście, ale tam nie ma za bardzo właśnie jakiejś głębi. Jednak wolę jakąś dobrą historię, ale nie, że kurwa gra jakaś tam pixelartowa, wiecie. Doceniam tą sztukę and shit, ale nie wiem, tutaj też nie ma jakiejś zajebistej historii, żebym ja tu strasznie chciał. Po prostu wydaje mi się, że jak na razie przynajmniej, że nagroda za męczarnię, którą ewidentnie nam tutaj sprawiają tym, że nas wracają na sam początek planszy, bo nie mówię, może być trudno, spoko, jak najbardziej, challenge to challenge, jest fajnie, ale że ty musisz jeszcze zapierdalać tutaj, żeby to kurwa znowu się pomęczyć trochę, to już takie jest, tak jest, nie? Nagroda jest za mała. W sensie, że co jeszcze mam, kurwa, zadzwonić do was, nie wiem. Nie wiem, dupę wam podetrzeć, nie wiem, kurwa, naprawdę. Co jeszcze? I to jest właśnie ta bolączka gierek Souls-like, moim zdaniem. Gdzie ludzie próbują na siłę coś naśladować i po prostu wpierdalają jakąś taką trudność na siłę. Żeby było mówione o ich grze, że o, to jest trudne, nie? To nie jest trudne, tylko wkurwiające. I niesprawiedliwe, i nieopłacalne, o. Nieopłacalne na tej zasadzie. Każdy człowiek rozsądny w pewnym momencie pomyśli sobie, ej, ale po chuja mam się tu męczyć w tej jebanej gierce. Dark Soulsy, czy tam Soulsy ogólnie, mają coś takiego, że... No, ta gra jest jednak epicka, nie? Jest wielka... Jest klimatyczna, walki z bossami są, no, zajebiste. Jest dużo rzeczy, można do zrobienia, znalezienia, możliwości jest dużo i tak dalej, na tworzenie postaci, chociażby czy tam na zdobycie przedmiotów. I tam jest takie, to takie, że ty chcesz, co nie? Że ty chcesz. Ja rozumiem, że to jest ciężko, ale kurwa, to jest fascynujące i chcę. A ludzie bardzo często ostatnio robią te gierki i tak kurwa... Wpieprzacie na siłę tą trudność w te swoje gry, ale to się nie opłaca. Dobra, tu utknęliśmy ostatnio, dlatego że kurwa...
Trzeba się strasznie skupić, uważać na wiatr i nie dostać w mordę od tego chuja tutaj. No i patrz, kurwa, jeszcze mnie dosięga, suka. Teraz wiatr nie jest mój. Uwaga, ja poczekam sobie. I teraz jesteś chuj. W końcu. A gdzie jestem? Dawać te flaszki, sprawdźmy. Okej, okay, nie mam więcej flaszek, ale przynajmniej są odnowione. Wiatr jest nie chujowy. A, dwóch skurwieli. Cały czas mi ten guzik wciskam. Tam na górę można wyjść na dwa sposoby, tak? Tędy. Tam sobie zginąłem. Tutaj co jest na dole do chuja? Tam widzę coś, jakaś statua, więc chyba damy radę. Tutaj nie wiem co jest. Ale jakiś typ pochodzi. Więc chyba damy radę. O, prawie że. O, nie ten fucking guzik. Tutaj się też... Aha, bo tam się dało też tędy przejść. Może nawet by było łatwiej. No dobra, nieważne. Od razu nie... Gierka nie mówię, że jest zła, nie? Ale chodzi mi o to takie utrudnianie na siłę. To jest ostatnia bolączka, moim zdaniem. Nie ma sensu tego robić, moim zdaniem. Często. No to musisz mieć nagrodę za to, że ty coś robisz, kurwa. Takie jest życie. Bo na przykład, właśnie Japończycy dobrze to robią w tych swoich grach często. Wiedzą, o co chodzi. Zdarza się, że ty się męczysz, ale kurwa, gierka to ci wynagradza zajebistością swoją. Też w jakichś tam JRPG-ach na przykład musisz jakiegoś bossa tam strasznie męczyć, ale kurwa, ile tam, jaka to jest przygoda, nie? Ile tam rzeczy można robić, czy coś. Tutaj na wiatr chyba trzeba poczekać. I świat często tu... Jakiś tam otwarty, drużyna, w chuj jakiś znajdziek jest. Nie zawsze, nie? Bo są chujowe JRPG-i też, ale wiecie o co chodzi. Znaczy częściej im się udaje, niż im się nie udaje, to dobrze rozkminić, mam wrażenie. Dobrze, tu się da iść do góry albo w prawo. Chodźmy zobaczyć, co tam w prawo jest. Anoint yourself with the oil of the pilgrims. No, anoint. Nie, co to dało? Wow! The maximum amount of specjalne zdolności wzrosły. Opłacało się tutaj przyjść jednak. Ale wciąż nie powiem, żeby się opłacało zapierdalać kawał drogi tutaj cały z powrotem jeszcze raz, jak zginiesz. Nie za bardzo mi się wydaje. Oha. Wiatr jest nie mój. Kurwa twoja, no. Nie mam wyczucia tutaj w tym mańkę. No nie mam wyczucia za chuj. A daj mu, kurwa, jak masz te zdolności, jebnij mi tym. Dwóch pederastów. Okej, okay, coś tam się nowego znajdzie. Tutaj poczekamy chyba na wiatr. Dajcie jakiś checkpoint do chuja. Zobaczcie, ile już kurde przeszedłem.
Dobra, chyba jest mój wiatr. Co tu mamy? Piece of tombstone, kawałek nagrobka. Those from the village ran left their islands to face the corner of the mountain with this tombstone. Aha. Nie wiedziałem, że to jest jakiś kurde falling damage. Chyba, że w sensie, że jak z wysoka spadnę, to szybciej się ogarniam, coś w tym stylu. No, mam chyba ważniejsze rzeczy na sobie teraz, więc... Co tu mamy? W końcu jakiś progres? Boss może? Nie, dajcie, no to musicie dać. Jak jest boss, to musi być kurwa... Indeed, sister of mine, our encounter is approaching. The miracle will protect me. I do not need your protection this time. Leave me alone. Co za kolonia? Okej. Co to jest, wróg? Aha, okej. Kurwa, zginąłbym i zapierdalał całą drogę znowu. No nieźle, kurwa, pół życia mi zabieraj. Checkpoint, please. Poważnie? O, jest! Chyba. No kurwa, stary. Nieźle. Okej, nowa lokacja w ogóle. Jak widzimy. Tu się dało jeszcze iść, będziemy musieli się wrócić później. To są jakieś chujowe przeciwnicy. Wow, wow. Nie. Znowu wajcha, który nie mogę nic zrobić. To jakaś winda. Sklepik. O! No patrz, kurwa. Co ty dajesz? To są skróty. Ale ładnie, co? Wystarczyło przejść w lewo, wejść do windy. Ale nie zdobylibyśmy flaszek wtedy. Co to jest? Co jest tak lustrzne jak pierwszy star noc? I
May my eyes be blinded if I'm lying. Już jesteś ślepa dawno, pewnie. Dobra, weźmiemy. Jest coś tam quest. Vital essence of the enemies. Chyba będzie widać ich życie. Tylko, że nie mogę, kurde. Co ja tu mam? Defense. Fervor. No dobra, dajmy to. This is a precious treasure. And may I don mourn in black if I'm trying. Za 5000 to nie mam, ale daję bonus do obrony, więc fajnie by było tutaj wrócić. Jak będziemy mieli 5000, bo to może być dobre. No ale dobra, tu jeszcze był checkpoint, ty. No wystarczyło pójść w to lewo, jebane. Widzicie? I nie trzeba by było zapieprzać całą drogę, tylko tutaj trzeba było pójść. No cóż, było ukryte. Także moje, zwracam honor na zasadzie, że nie dali tutaj możliwości. Dali. Tylko, że ja je nie znalazłem po prostu. Tak czy siak, dzięki, że wpadliście, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie i wspierajcie Indyka na Talerzu, gdzie wspieramy gry niezależne. Dzięki i do zobaczenia. Na razie.